No witam wszystkich serdecznie, Marcin Szymański. No jesteście na kanale Marcin Szymański. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki prosty vlog, a tak naprawdę taka pogadanka. Chciałbym tutaj parę porad, parę rzeczy Wam powiedzieć na temat możliwości jakiegoś tam rozwoju biznesowego w UK, w Wielkiej Brytanii. No mówiąc tu o rozwoju biznesowym, nie mam na myśli tutaj o jakichś tam wielkich inwestycjach, wielkich interesach, inwestowaniu nie wiadomo jakich pieniędzy, ale może na początku powiem, dlaczego zdecydowałem się na nagranie tego filmu, który właśnie teraz oglądacie. A mianowicie nagrałem bodajże 2 albo 3 odcinki, moi drodzy, na temat tego, co ja robię tutaj w Wielkiej Brytanii, czym ja się zajmuję, jak zarabiam. Mówiłem tutaj o pracy na Amazonie, a konkretnie o sprzedaży książek na Amazonie, bo ja się tym między innymi zajmuję. I zauważyłem, że było, przepraszam, spore zainteresowanie, sporo osób tam napisało komentarze, sporo osób polajkowało i generalnie ten film się fajnie klikał i wyświetlał. Przepraszam, mam chrypę przez alergię. A więc no, ten film się fajnie klikał, fajnie się wyświetlał. No co mnie nie dziwi, no bo jednak naszych rodaków tutaj w Wielkiej Brytanii jest dość dużo. No z tego, co ja zauważyłem, gdzieś tam trafiłem na oficjalne statystyki, to jest nas tutaj bodajże około 1 miliona w całej Wielkiej Brytanii, a może nawet i więcej. Więc pomyślałem, że fajnie będzie nagrać dla rodaków taki film, a szczególnie dla tych osób właśnie, które pracują gdzieś na etacie, a chciałyby sobie dorobić albo po prostu zmienić pracę na etacie, na jakiś tam własny biznes, a nie mają za bardzo pomysłu, albo nie mają pieniędzy. Dlatego zdradzę Wam, jak ja to zrobiłem i dokładnie Wam mniej więcej powiem, czym się zajmuję. Nie będę szczegółowo charakteryzował każdego z biznesów, który robię, bo o tym będę nagrywał też tam poszczególne filmy. Zresztą jakby nie da się ująć wszystkiego w jednym filmie, bo ten film by trwał może ze 2 albo ze 4 godziny, co w ogóle nie ma sensu tak przeciągać tych filmów. Wspominałem tutaj o tym, że ja się zajmuję właśnie między innymi sprzedażą książek na Amazonie. No i cały czas to kontynuuję. Robię to od mniej więcej 1,5 roku. I powiem Wam szczerze mówiąc, że no całkiem fajnie to idzie. No to nie jest tak, że mi przypływają jakieś wielkie pieniądze z tego, że ja nagle zacząłem sprzedawać książki na Amazonie i wzbogaciłem się nie wiadomo jak. No to nie, to wcale tak nie jest, to tak nie działa. Ja zacząłem sprzedawać książki na Amazonie jakoś tam jak 1,5 roku temu, jak wspomniałem. I to tak naprawdę miał być taki dodatek do budżetu domowego, żeby tam dorobić te, nie wiem, 2-3 stówy. Mówię tutaj o funtach, no bo przypominam, że ja jestem w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Edynburgu, w stolicy Szkocji. Tutaj mieszkam od 12 lat z żoną i synem, więc no chciałem, żeby tam jakieś 2-3 stówki wpadły miesięcznie. Mamy tam jakieś kredyty, między innymi jakiś tam zaległy kredyt do spłacenia, więc te 2-3 stówki pomyślałem, że było świetnym sposobem na szybsze spłacenie tego kredytu. Więc no zająłem się sprzedażą książek na Amazonie, a jak wpadłem na to, no jakoś tak bardzo przypadkowo, powiem Wam, oglądałem kiedyś jakiś kanał na YouTubie takiego Anglika, który właśnie zajmuje się sprzedażą książek na Amazonie. Jakoś tak przypadkowo wpisałem po prostu hasło po angielsku Amazon Seller, coś w tym rodzaju, nie pamiętam dokładnie, i YouTube mi tam zaproponował kanał tego człowieka i on tam opowiadał ze szczegółami, jak pozyskuje te książki, gdzie te książki znajduje, jak je sprzedaje na Amazonie, jak długo to robi, ile na nich zarabia, i jak usłyszałem, że on poświęca 2 czy tam 4 godziny w tygodniu, tylko nie dziennie, tylko 2 albo 4 godziny w tygodniu na pozyskiwanie książek i później tam raz czy 2 razy w tygodniu te książki przygotowuje i wysyła do Amazona i wyciąga z tego 600-700 funtów na czysto miesięcznie, no to pomyślałem sobie, że albo on po prostu próbuje w tym momencie mi sprzedać jakiś kurs
i w ten sposób tak zachęca. Na koniec filmu dowiem się, że on ma taki i taki kurs sprzedaży książek na Amazonie i kliknij tu i tam, kupisz ten kurs, nie wiem, za 1000 funtów i nauczę cię sprzedawać te książki. Tak pomyślałem, że tak będzie. Ale dałem mu szansę, oglądałem ten film do końca i powiem wam, że nie było tam żadnej mowy o sprzedaży kursu, nie było tam żadnych linków czy czegokolwiek, co by sugerowało, że ja mam za coś zapłacić. Okazało się, że nie, był tam jeden link. Był tam link do następnego filmu, w którym jeszcze bardziej szczegółowo wyjaśniał, jak on te książki sprzedaje. I w tym momencie pomyślałem sobie, że to może mieć sens, że to może być prawda, że ja, no, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja to po prostu spróbował robić. Także zacząłem pozyskiwać te książki dla tych osób, które oglądały mój film na temat właśnie, jak zacząć sprzedawać na Amazonie książki używane, jak je pozyskiwać, to dla tych osób, które oglądały ten film, to już pewnie wiedzą. No, pamiętacie na pewno, jak ja tam mówiłem o tym, jak wam opowiadałem, pokazywałem wam nawet, zabrałem nawet kamerę do pracy, że tak powiem, pokazywałem wam właśnie wizualnie, jak ja te książki pozyskuję, ale dla każdej innej osoby, która tego nie oglądała, to wspomnę, że sprzedaż używanych książek na Amazonie tutaj w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko w Wielkiej Brytanii, no ale opieramy się teraz na Wielkiej Brytanii. Tu w Wielkiej Brytanii jest bardzo proste, bo możesz setki albo nawet tysiące książek miesięcznie pozyskać, czasem nawet za darmo. I zupełnie nie żartuję, bo wystarczy, że na przykład dasz ogłoszenie gdzieś tam w grupach facebookowych. A więc no, wystarczy, że po prostu rzucisz jakieś swoje ogłoszenia, jakieś hasło na zasadzie masz niepotrzebne książki, chcesz się ich pozbyć, ja przyjadę, odbiorę od ciebie. Ja się tak poogłaszałem i cały czas się tak ogłaszam. To na Facebooku, to na Gumtree, to na Emito, to w przeróżnych tam lokalnych i nielokalnych portalach, bo ja jestem w stanie nawet teraz powiedzmy gdzieś dalej pojechać do sąsiedniego miasta, żeby od kogoś odebrać. Kiedyś rzuciłem takie hasło na Facebooku i odezwał się facet z Glasgow. Ja jestem w Edynburgu, Glasgow jest oddalone jakieś 80 powiedzmy kilometrów od Edynburga, 70-80, no mniej więcej coś w tym rodzaju. Odezwał się facet, że ma 400 książek, tak po prostu do wyrzucenia. No, nie pytałem, dlaczego on te książki chce wyrzucić, dlaczego się chce ich pozbyć. Po prostu pojechałem i wziąłem te 400 książek od niego. Małym wypożyczonym samochodem, pamiętam, to był Ford Fiesta, no ledwo się tam pomieściły te książki w bagażniku, na tylnych siedzeniach trochę, auto po prostu siadło na resorach, no po prostu masakra była, bałem się, że po drodze mi to auto się po prostu rozkraczy, ale pojechałem po te książki, w domu sobie je ogarnęłem, na zasadzie tam wyczyściłem, wymazałem ze środka jakieś tam zakreślenia niepotrzebne, przygotowałem te książki do sprzedaży, wysłałem do Amazona i szczerze mówiąc minął może z pół roku od tego czasu i te książki tam no, sprzedają się cały czas, do dzisiaj się sprzedają z zyskiem. Także no i uwierzcie, to nie jest, to, no to był taki jeden taki duży przypadek, że ja tyle książek naraz przywiozłem za darmo od kogoś, ale co chwilę się do mnie ktoś odezwie, to ma 5 książek, to 10, to 20, to 50 do wydania. No ja jestem takim człowiekiem, że nie lubię generalnie od nikogo nic za darmo brać, więc zawsze się tam zrehabilituję i zawsze tam chcę zapłacić coś jakiejś osobie. No niektórzy tam przyjmią, niektórzy nie chcą przyjmować, no to chociaż im, nie wiem, jakąś czekoladę, słodycze dam, czy coś w tym rodzaju. No ale są tacy, którzy się upierają, którzy w ogóle są, nie wiem, wdzięczni za to, że ty odbierzesz od nich te książki. Zdarzyło mi się nawet kilka razy tak, że jakieś tam akademickie dla studentów, uniwersyteckie książki ktoś wydawał i te książki były naprawdę dużo warte. No, pamiętam taki jeden przypadek tutaj w centrum miasta w Edynburga. Kobieta chciała się pozbyć książek medycznych, które były jak najbardziej aktualnymi wydaniami. I te książki, tych książek było 8 albo 9, nie pamiętam dokładnie. Dała mi te książki za darmo.
za nic nie chciała wziąć nawet grosza, po prostu ona mi wręcz dziękowała, że ja przyszedłem po tej książki i ona mówiła, że ona się cieszy, że po prostu przekaże te książki dalej, że te książki gdzieś pójdą dalej, że ktoś z nich skorzysta. I za te 9 książek ja coś ponad 400 funtów wziąłem, zarobiłem ponad 400 funtów, bo to były akademickie książki, bardzo drogie. Jako nowe kosztowały tam po 100, po 150 nawet funtów za jedną. No to jako używane tam wiadomo, taniej sprzedawałem, więc tam 400 funtów ja zarobiłem na tych książkach, które dostałem za darmo. Poza tym, że dostajesz takie książki za darmo, że możesz dostać takie książki za darmo, to tutaj, przykładowo tutaj w Wielkiej Brytanii, czy to jest Anglia, czy to jest Szkocja, czy to jest Walia, nieistotne, bo szukałem książek w tych trzech krajach, które Wam teraz wymieniłem, więc wiem, że to tak samo funkcjonuje. Są tak zwane charity shops albo second hand bookshops, gdzie ludzie przynoszą swoje niechciane książki, oddają je za darmo do takich punktów, a takie punkty sprzedają te książki również za grosze. Możesz kupić nawet za 10 pensów, za 20 pensów, 50, za funta, za 2 funty. No, czasem trzeba dać 5 czy 6 funtów, ale to już jest wtedy naprawdę wypasiona książka. Jak w takim charity shop czy bookshop kupisz książkę za 5 funtów, to generalnie będzie to oznaczać, że ona jest warta, że ją sprzedasz na Amazonie nawet za 70, 80, nawet za 90 funtów. Zdarzało mi się sprzedać książkę. To chyba był mój... Tak. Najwięcej książkę sprzedałem za jakieś 90 funtów, za którą dałem tam 5 funtów w charity shops, czy tam second hand bookshop. Dlatego bardzo polecam dla osób mieszkających w UK sprzedaż książek na Amazonie. O tym, jak się zarejestrować na Amazonie i jak te książki, tak szczegółowo jak te książki pozyskiwać, i jak te książki w ogóle dobierać, żeby być pewnym, że się sprzedadzą. Jest odcinek, 2 odcinki już nagrałem, także wstawię Wam link w opisie do tych 2 odcinków. No sorry, na chwilę przerwałem, bo jakaś karetka albo policja to by pewnie zagłuszyły mój głos. A ja nagrywam z wewnętrznego mikrofonu wbudowanego w telefon, więc muszę jakby tutaj się bardziej starać, dopóki nie kupię mikrofonu zewnętrznego. No a więc no tak to mniej więcej wygląda z tymi książkami i zachęcam Was do tych 2 odcinków o Amazonie, które nagrałem, które w opisie właśnie znajdziecie linki do tych odcinków. Tam szczegółowo pokazuję, jak się zarejestrować na Amazonie, ile to kosztuje, jak pozyskiwać książki, jak szukać, które książki wybierać, a które odrzucać. Tam macie szczegółowo to opowiedziane i pokazane wizualnie. I podkreślam jeszcze raz, ja nie sprzedaję, jeszcze raz albo pierwszy raz, no w każdym razie podkreślam, ja nie sprzedaję żadnych kursów i na tym kanale, na którym mnie teraz oglądacie, nigdy nie będzie nic sprzedawanego. Wszystko, co tutaj otrzymacie, to zawsze będziecie tu otrzymywać za darmo, bo ja się po prostu nie zajmuję sprzedażą kursów. No dobrze, ja tam w swoim życiu jakieś kursy zrobiłem i trochę tam tych kursów sprzedałem, też tam troszkę mentoringiem się zajmowałem, ale już tego nie robię, więc wszystko, co tutaj macie, znajdziecie za darmo. Jeżeli będzie jakieś tam większe zainteresowanie, jeżeli zobaczę, że więcej osób interesuje się sprzedażą książek na Amazonie, to ja mogę jakiś darmowy kurs zrobić i Wam po prostu ten kurs udostępnić całkowicie za free. No, ale to będzie zależało od tego, czy jesteście zainteresowani. No i tak jak mówię, sprzedaż książek na Amazonie to jest... Możecie to potraktować jako dodatkowy biznes, a możecie to potraktować jako szansa na narzucenie etatu w przyszłości, bo możecie tyle zarobić, jeżeli włożycie w to więcej pracy niż ja wkładam, no bo ja nie wkładam jakby 100% pracy w te książki na Amazonie, ponieważ zajmuję się tam jeszcze innymi biznesami, małymi biznesami, o których zaraz powiem, więc no jakby nie mam czasu, nie, żeby 100% włożyć w te książki, ale ja wkładam mniej więcej 30 godzin miesięcznie w sprzedaż książek na Amazonie i w tych 30 godzinach jest pozyskiwanie tych książek, przygotowywanie ich do sprzedaży i sama sprzedaż. 30 książek miesięcznie i
No i powiem Wam, że nie zarabiam na nich, no nie zarabiam na nich tyle, żebym mógł się z nich utrzymać, ale to dlatego, że nie wkładam w 100% w te książki. Ale no dobrze, no może nie będę, bo szczerze mówiąc tak się zawahałem teraz, bo nie wiem, czy powinienem mówić, no ale powiem Wam, no bo Was pewnie to interesuje, ile można zarobić. No to 30 godzin miesięcznie ja wkładam i te 500 funtów na czysto na tych książkach spokojnie mamy, więc jeżeli masz pracę na etacie i nie chcesz z niej rezygnować i włożysz tak ze 30 godzin miesięcznie w sprzedaż używanych książek na Amazonie, to 500 funtów możesz dorobić do budżetu. I w tym momencie muszę taki disclaimer podać, bo ja niczego nie gwarantuję oczywiście. To mi się tak udaje zarabiać, ale to nie jest gwarantowane, że tobie się też tak uda. Może zarobisz więcej, może zarobisz mniej, a może nie zarobisz nic. W każdym razie z mojego doświadczenia wynika, że wkładając 30 godzin miesięcznie i stosując jakby odpowiednie strategie, to te 500 funtów idzie wyciągnąć miesięcznie na sprzedaży książek. To jest moje doświadczenie, ale to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, to nie jest żadna gwarancja. Moi drodzy, bo widzę, że czas upływa, że odcinek się wydłuża, więc chciałem jeszcze powiedzieć o kolejnym biznesie, którym ja robię i który Wam polecam i który Wam może pomóc dorobić do budżetu lub rzucić pracę na etacie i robić swój biznes. To jest prowadzenie konta na Instagramie. No i ja wiem, że w tym momencie to zabrzmiało może troszkę jak jakaś, nie wiem, fantastyka, bo pewnie słyszeliście zewsząd, że na Instagramie zarabia się pieniądze, ale robią to głównie celebryci, jakieś osoby znane, nie wiem, aktorzy, piosenkarze, modelki i tak dalej. No i zgadzam się, no takie osoby, o których wspomniałem, mają ogromne profile instagramowe, gdzie mają tam po 1 000 000, 2 000 000 followersów, a niekiedy o wiele, wiele więcej. I takie osoby rzeczywiście zarabiają naprawdę bardzo duże pieniądze. Natomiast ja celebrytą nie jestem. Na pewno mnie nie znacie. Znaczy, no, jeżeli mnie obserwujecie na kanale, no to już mnie jakoś tam znacie, ale nie jestem jakąś znaną, publiczną osobą, więc nie zarabiam takich ogromnych pieniędzy. Ale każdemu polecam rozwinąć kanał na Instagramie, bo w UK możesz monetyzować kanał na Instagramie. Z tego co wiem, to na razie tylko w kilku krajach. To na pewno są Stany Zjednoczone, to na pewno jest Wielka Brytania i to na pewno jest Australia. To są trzy kraje, w których Instagram może wyświetlać reklamy na Twoich postach i płacić ci za to, że ktoś klika w te reklamy, że ktoś ogląda te reklamy. I to są trzy kraje na pewno. Na pewno to się rozszerzy stopniowo na cały świat, tylko to jest dość taka, bym powiedział, nowość na Instagramie, więc Instagram jakby bada tą sferę, nie? Jakby bada tą sferę na razie. Także w UK jest to możliwe. W Stanach Zjednoczonych jest to możliwe i w Australii jest to możliwe, a reszta krajów nie jestem pewien, czy są jeszcze jakieś kraje. Więc mieszkasz w UK, możesz monetyzować swój Instagram. Ja to robię od początku czerwca, od końca maja, bo jakoś tak mniej więcej w UK się to rozpoczęło. Gdzieś chyba początkiem czerwca, jak dobrze pamiętam. Także to już trzeci miesiąc, albo dopiero trzeci miesiąc monetyzuję Instagram. I moi drodzy, to, jak będziecie monetyzować i ile możecie zarobić na monetyzacji Instagrama, to zależy właśnie od wielkości waszego kanału, a bardziej od zaangażowania waszych followersów, waszych obserwujących, ponieważ możesz mieć, nie wiem, 200 tysięcy obserwujących, ale zaangażowanie może być bardzo niskie, więc twoje filmy na Instagramie będzie oglądać bardzo mała ilość ludzi i tak naprawdę nie zarobisz nic na tej reklamie albo jakieś bardzo małe pieniądze. A możesz mieć, nie wiem, 50 tysięcy followersów, ale oni będą bardzo zaangażowani, więc będą bardzo oglądać Twoje filmy, a jak będą bardzo oglądać Twoje filmy, to algorytmy Instagrama będą Twoje filmy wyciągać do góry i będzie je widzieć bardzo, bardzo, bardzo dużo osób, nawet mnóstwo osób poza Twoimi followersami
W związku z tym reklama będzie klikana, wielokrotnie odtwarzana i tym samym zarobicie lepsze pieniądze. Ja rozwijam kanał na Instagramie mniej więcej od 3 lat. W tym momencie mam około 100 tysięcy followers na Instagramie, którzy są dość dobrze zaangażowani. No różnie to bywa, no, część jest zaangażowanych, część nie. Nie jest mój kanał na Instagramie jakoś tam super, hiper, mega jakby, nie no, aktywny jest, bo ja tam stawiam nawet po 7 postów dziennie. Przeważnie 3-4 posty dziennie, ale czasem nawet i ze 7. Jest aktywny, tylko zaangażowanie na moim profilu instagramowym nie jest jakoś tak mega wielkie, ale jest duże, jest wystarczająco duże. I generalnie mój kanał się fajnie monetyzuje. Aha, tu muszę wtrącić, że na Instagramie monetyzować można tylko tak zwane IGTV, czyli ta telewizja instagramowa, ta powiedzmy konkurencja dla YouTube'a, gdzie możesz 60-minutowe filmy wstawiać. Posty nie są monetyzowane i ten Reels, tak zwany Reels, czyli konkurencja dla TikToka, też nie jest monetyzowany. Natomiast IGTV jest monetyzowane i taki film, żeby był monetyzowany, musi mieć przynajmniej 1 minutę, no i tam musi oczywiście spełniać standardy Instagrama. No a więc dlatego polecam Wam rozwijanie Instagrama również. Nadal nie jest za późno, żeby rozwijać Instagrama. Jeżeli masz jakiś dobry pomysł, mogę nagrać o tym film następny, żeby Wam powiedzieć o najlepszych możliwych pomysłach. No tak na szybko powiem, co ja robię. No ja wstawiam posty, ja stawiałem posty takie motywacyjne, takie stricte biznesowe wcześniej, ale od paru miesięcy zacząłem stawiać takie posty bardziej inspirujące, takie po prostu mówiące o pozytywnym życiu. Posty, które pokazują różne pozytywne historie, inspirujące historie. Takie coś lepiej się klika, zresztą ja osobiście sam wolę takie oglądać, bo tych postów biznesowych typu zarabiaj miliony, wstawaj rano, zarabiaj miliony, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, i takie posty właśnie nawiązujące do pieniędzy, do luksusu, to generalnie tego jest za dużo, tego jest strasznie dużo na Instagramie i to już się nudzi. Natomiast o pozytywnych historiach, prawdziwych pozytywnych historiach, inspirujących historiach zawsze ludzie będą lubić słuchać, bo to naprawdę inspiruje, to naprawdę, jak masz świadomość, że to się zdarzyło, że to jest prawda, to inaczej się ogląda zupełnie. A więc moi drodzy, Instagram to jest kolejnym moim biznesem. No jeszcze raz tu podkreślam, że biznes, no to jest takie duże słowo, no ja tutaj mam kilka biznesów, ale takich małych biznesów, ale suma summarum, jak to wszystko sumuję, to pozwala mi to, no, nie pracować na etacie. Ja nie pracuję na etacie od około 3 lat, no bo te biznesy pozwalają mi pracować w zasadzie z domu, no bo Instagram, żeby zarabiać na Instagramie, no to potrzebuję tylko komórki. Żeby zarabiać na Amazonie, potrzebuję też komórki albo laptopa. No i tylko od czasu do czasu wyjść z domu, żeby te książki przynieść do tego domu. Także pracuję z domu, prawie że pracuję z domu. Więc polecam Wam rozwijanie kanału na Instagramie, szczególnie właśnie o kwestiach no w tej, że tak powiem, niszy, której ja robię, o pozytywnych rzeczach, pozytywnych wydarzeniach, czy jakieś nowości, newsy, to też się fajnie sprzedaje. No oczywiście o żywności, o odchudzaniu, takie rzeczy też jak najbardziej są i zawsze będą oglądane. I nie zrażajcie się z tym, że tam jest, nie wiem, miliard instagramerów, bo chyba tyle jest mniej więcej już kont. Zawsze możecie kogoś przebić. Przecież ja, jak zaczynałem 3 lata temu, to ja też wpadałem już w wielki ocean, w którym pływały rekiny, ale jakoś mi się udało wybić i jakoś mi się udało dojść do 100 tysięcy followersów, bo obserwowałem, co robią inni i starałem się po prostu robić to lepiej. Starałem się dawać ludziom motywację czy tam inspirację,
jakby w lepszym opakowaniu i robić to jakby szczerze. Nie powielać innych, tylko po prostu od siebie dodawać. Nawet no ważne jest, żeby to zdjęcie czy ten film, który dajecie, był fajnie zedytowany, żeby był jakiś fajny opis. No i nie będę się już tam zagłębiał w techniczne aspekty, jak stymulować algorytmy Instagrama, bo mogę po prostu film o tym wam zrobić, jeżeli będziecie zainteresowani. Chciałem tylko powiedzieć, że warto rozwijać konto Instagramowe i nie tylko mówię to do osób mieszkających w UK, bo Instagram będzie swój Instagram będziecie mogli monetyzować w przyszłości na pewno niezależnie w jakim kraju mieszkacie. Tylko jak wspomniałem, to jest dość nowość dla Instagrama i dlatego to jakby dopiero się rozwija stopniowo i dlatego na razie tylko kilka krajów bierze w tym udział. A jak wyglądają zarobki na Instagramie? Przy takim koncie jak ja mam 100 tysięcy followersów, które nie jest jakoś mega, mega zaangażowana społeczność, ale jest dobrze zaangażowana społeczność. Ja mniej więcej wstawiam co drugi dzień nowy film na IGTV, taki trwający przynajmniej jedną minutę, ale staram się, żeby były dłuższe, żeby po prostu absorbowały więcej uwagi. I generalnie ja jestem w stanie między 20 a 30 dolarów dziennie z reklam zarobić na tym Instagramie, czyli to jest te średnio 700-800 dolarów, tak w sumie bez problemu miesięcznie z reklam na Instagramie jestem w stanie zarobić. Także uważam, że to są dobre pieniądze, to jest 3,5-4 tysiące złotych za to, że wstawiamy tylko posty na Instagramie. No, myślę, że to są naprawdę dobre pieniądze. Dlatego bardzo, bardzo polecam prowadzić Instagrama, przyłożyć się do tego. To nie pochłania dużo czasu. Ja od 3 lat prowadzę Instagrama i nie przypominam sobie, żeby mi Instagram pochłonął więcej czasu niż godzina do półtorej dziennie, a czasami tylko 15 minut poświęcam. Na początku może było to właśnie ta godzina, półtorej, a teraz to jest poniżej godziny. Przygotowanie kilku postów tam, no zawczasu oczywiście, dzień wcześniej dajmy na to i to później następny. Powiedzmy jest tak, w poniedziałek przygotuję sobie kilka postów, które mam na poniedziałek, wtorek i środę, także w poniedziałek powiedzmy w dłużej popracuję, bo mi tam z godzina zejdzie na przygotowanie tych postów, a później wtorek, środa na przykład już te gotowe posty stawiam, więc tam kilka razy po kilka minut dziennie mi to zajmuje, więc bardzo szczerze, serdecznie polecam i też jak będziecie chcieli, to nagram też jakiś taki kurs, powiedzmy, szczegółowo wam będę opowiadał o Instagramie, podam wam różne triki i strategie. Kolejnym biznesem, którym ja się zajmuję, no to jest sprzedaż na eBayu, ale tutaj nie mam jakichś tam wielkich osiągnięć, natomiast na eBayu, no to generalnie jakby odnieść się do Polski, no to jest taki odpowiednik Allegro, no dobrze o tym wiecie. Także na to samo wychodzi, co sprzedaż na Allegro, no co ja tutaj sprzedaję na eBayu. Również pozyskuję różne rzeczy z tych, używane rzeczy przede wszystkim, przeważnie używane rzeczy, jakiś sprzęt elektroniczny, artykuły gospodarstwa domowego, trochę ciuchów, trochę jakichś butów. Czasem też parę książek na eBayu sprzedam, bo są takie książki, które sprzedadzą się lepiej na eBayu, a nie na Amazonie. Więc po prostu odwiedzam różne te punkty, charity shops. Kupuję tam taniej jakieś używane rzeczy, które wiem, że się na eBayu sprzedadzą, bo tam wcześniej mniej więcej śledzę statystyki, co się sprzedaje. Więc znowu to są kolejne, czasami nawet paręset funtów, które jesteście w stanie wyciągnąć miesięcznie, poświęcając tam parę godzin, tak? No ja tutaj mówię o tych różnych biznesach i o każdym mówię, że na to parę godzin, na to parę godzin, na to parę godzin i w efekcie zbierze się jakby te, nie wiem, 8 czy tam 10 godzin dziennie musicie poświęcać, a więc to jakby mówię teraz z perspektywy, z punktu widzenia osoby, która nie pracuje na etacie i która robi właśnie tylko te rzeczy, to tak, no ja powiedzmy pracuję te 8 godzin dziennie, czy nawet 12 godzin dziennie, ale w tych 12 godzinach mam powiedzmy 4 czy tam 5 różnych biznesów,
i z każdego tam wyciągam jakieś pieniądze, więc niekoniecznie jakby te biznesy muszę codziennie robić. Mogę danego dnia sobie powiedzieć, że robię sobie troszkę przerwy i będę robił tylko dwa biznesy i poświęcę tylko 3-4 godziny, tak przykładowo. A więc no, kolejny biznes, przejdźmy do kolejnego, bo widzę, że już ten film bardzo długo trwa, nie chcę, żeby był jakoś zbytnio nudny. Kolejny, moi drodzy, biznes to jest dropshipping. Jeżeli ktoś wie, co to jest dropshipping, no to jeżeli wiecie, co to jest dropshipping, no to tak jakby nie musicie, powiedzmy, dalej oglądać. Natomiast nie będę się tu zajmował w szczegóły, ale dropshipping to nic innego jak sprzedaż, jak bycie, powiedzmy, pośrednikiem. Budujesz sobie swój sklep internetowy gdzieś tam, nawet czasami na darmowej platformie. Powiedzmy, bierzesz sobie Shopify, tam masz bezpłatny plan, tam masz jakiś basicowy plan, czy tam na jakichś polskich odpowiednikach Shopify, jak zapomniałem, jak się te polskie Shopla bodajże jest taki polski. No w każdym razie jest tych portali do budowy sklepów internetowych dużo i są gotowe, że tak powiem, te całe projekty, także nawet nie musisz się znać na programowaniu. Ja się nie znam na informatyce, ja po prostu skorzystałem tam z gotowych jakby szablonów, trochę tam od siebie trzeba oczywiście powklejać jakiś zdjęć tekstu i na początku mi to zajęło, nie wiem, chyba 3 albo 4 dni zbudowanie takiego sklepu, a teraz jestem w stanie w 3 godziny zbudować tak zwany jednoproduktowy sklep. I dropshipping polega na tym, że produkt nie jest twój, ty po prostu jesteś pośrednikiem i ty jesteś pośrednikiem z jakąś hurtownią. Jeżeli poprzez twoją stronę sprzeda się jakiś produkt, to automatycznie on zostaje wysyłany z hurtowni do twojego klienta i ty dostajesz jakąś tam prowizję. Nie jest to do końca takie proste, jak ja tutaj mówię. Dropshipping był dużo jakby łatwiejszy te 10 czy 15 lat temu, kiedy nie było jeszcze dużo dropshipperów i tak naprawdę byle co sprzedawałeś, się sprzedało, ale nadal jest to możliwe i nadal jak poświęcisz tam kolejne kilka godzin, czy tam, nie wiem, 2 godziny dziennie, to nadal możesz coś tam sprzedać i tam kolejne parę stówek dorobić. Z tym, że dropshipping ma jedną jakby wadę. Jeżeli nie masz rozwiniętych social mediów gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku, czy jakiegoś rozwiniętego kanału na YouTubie, gdzie możesz polecać produkty, to musisz płacić za reklamę, bo nikt nie zobaczy twojego sklepu. Nikt nie zobaczy twojego sklepu, bo sklepów internetowych powstaje kilkadziesiąt chyba, czy tam kilkaset tysięcy dziennie na całym świecie. Więc jeżeli nie wypromujesz swojego sklepu w jakiś sposób, to nikt po prostu cię nie zauważy, choćbyś miał najlepszy i najtańszy produkt. Więc tutaj już musisz płacić za reklamę. Osobiście polecam reklamę na Facebooku. Też mogę zrobić o tym film, jeśli chcecie, bo jest to stosunkowo tania reklama nadal. Jeszcze jest tania, bo w przyszłości może zdrożeć. Jest to stosunkowo tania reklama i jest to reklama, która jest naprawdę skuteczna. Facebook ma bardzo dużą społeczność, zaangażowaną społeczność, więc jak macie dobry produkt i zrobicie dobrą reklamę, to możecie w krótkim czasie dotrzeć do naprawdę ogromnej grupy klientów. A więc to jest kolejna rzecz i tutaj też nie trzeba dużych nakładów finansowych na początek, ale już tu trzeba coś włożyć, właśnie już jednak tu trzeba coś włożyć. No nie są to też wielkie pieniądze, bo tam tak naprawdę możesz jakiś tam tani abonament za założenie sklepu internetowego typu 40 czy 50 zł, możesz znaleźć takie abonamenty miesięcznie. No i tam na reklamę jednak te kilkaset powiedzmy złotych czy kilkaset funtów, jak mówimy tu o sklepie w systemie dropshipping w UK, to trzeba jednak poświęcić już te kilkaset, powiedzmy, złotych w Polsce, czy tam kilkaset funtów tutaj w UK. Więc to już tak specjalnie na ostatnim miejscu wspomniałem o tym biznesie, bo nie jest to biznes, który można od zera, bez inwestycji jakby rozpocząć. Słuchajcie, to są te trzy biznesy, cztery biznesy, którymi ja się zajmuję.
Mam pomysły oczywiście na kolejne, bo jeszcze tam trochę czasu znajduję, żeby mieć kolejne kanał na YouTubie, bo być może z komuś was, nie wiem, nasunęło na myśl, czy kanał na YouTubie to pomysł na kolejny biznes. Tak, ja na razie to robię z pasji, ja na razie robię to po prostu lubię się nagrywać. Jak widzieliście tam moje filmy z innej tematyki, te, które nagrywam z podróżowania po Edynburgu, po Szkocji, po UK, no to widzicie, jaką pasją jest podróżowanie dla mnie i jaką pasją jest pokazywanie wam tego. Więc naprawdę głównym powodem robienia YouTube'a to jest pasja, ale gdzieś tam w tyle głowy oczywiście siedzi perspektywa zarabiania na tym kanale w przyszłości, nie ukrywam. I chociaż ja nie mam doświadczenia jako YouTuber, to szczerze wam już mogę polecić, że na YouTubie jak najbardziej warto rozwijać ten kanał i warto tutaj budować społeczność, aby w przyszłości monetyzować, bo naprawdę można fajne pieniądze wyciągnąć. Mam tam kilku znajomych, którzy zarabiają jakieś tam pieniądze na YouTubie, a nie mają dużych kanałów, więc nawet przy niewielkich kanałach można już wyciągać jakieś pieniądze. No oczywiście, jeżeli będziecie tam serwować interesującą treść, bo to właśnie o to chodzi. A więc, moi drodzy, ten film miał na celu taka informacja dla was. No, mój kanał to taka życiówka, jak sami widzicie. Pokazuję tu trochę podróży i trochę mojego rodzinnego życia. Trochę gdzieś tam o nauce zaczynam coś mówić, bo to też moja pasja. Ale generalnie dużo jest takiej życiówki. Sprzedaję się wam, pokazuję wam, jak wygląda moje życie w Szkocji, w Edynburgu. Powiedziałem wam, chcę być dla was transparentny, więc powiedziałem wam teraz, czym się zajmuję, jak zarabiam, ale głównie po to wam to powiedziałem, żeby wam pokazać, że takie możliwości są, że oprócz etatu takie możliwości tu są i nie są one naprawdę trudne i są jak najbardziej prawdopodobne. Ja jestem dowodem na to, że prowadząc te cztery małe biznesy, o których wspomniałem, no zarabiam więcej niż zarabiałem na etacie, a pracowałem wcześniej w restauracji, później jako taksówkarz, więc teraz zarabiam więcej. No jestem sam sobie szefem, za wszystko co prawda odpowiadam ja, ale to jestem ja, to jest mój biznes, ja jestem sam sobie z szefem, ja sobie to cenię. Natomiast jeśli lubisz pracować na etacie i nie chcesz rzucać pracy na etacie, to jakikolwiek z tych biznesów, co wam powiedziałem, jeżeli zaangażujecie tam parę godzin tygodniowo, to jakikolwiek z tych biznesów może wam tam kilka stówek miesięcznie przynieść, co uważam, że to jest fajna sprawa, bo na przykład, nie wiem, możecie zbierać na wakacje jakieś fajniejsze i pół roku zbierania po kilka stówek możecie uzbierać na fajne wakacje, nie obciążając domowego budżetu. Słuchajcie, zapraszam do komentarzy, dajcie mi znać, o czym byście chcieli usłyszeć, czy któryś z tych tematów, które dzisiaj wymieniłem, czy któryś z tych biznesów, o których dzisiaj powiedziałem, czy chcielibyście coś więcej o tym usłyszeć? Czy chcielibyście, żebym zrobił może jakiś darmowy kurs dla was i tak, nie wiem, szczegółowo o czymś powiedział? Po prostu dajcie znać. Jak będzie zainteresowanie, to ja chętnie się podzielę z wami większą wiedzą. No to trzymajcie się i do usłyszenia. Sorry za taki